Jesteśmy teraz w Jeleniej Górze, jesteśmy u Tomka, którego poznaliśmy dzięki aplikacji Wings Experience, bo Tomek ma wynajem górskich rowerów elektrycznych i przyjechaliśmy do niego wczoraj i dzisiaj jedziemy na wycieczkę na Karpacz. Jeszcze nie wiadomo gdzie pojedziemy, ale pojedziemy elektrycznymi rowerami. Także dzięki Wings Experience'owi zostaliśmy połączeni i dzisiaj będzie fantastyczny dzień. Świeci słońce, jest piękna pogoda. Rowerki są już przygotowane, czekają na nas i za chwileczkę jedziemy na wycieczkę. Mam rękawiczki, pełen zestaw. Cudownie, najlepsza sobota chyba wakacji to będzie. Aha, bo jeszcze czapkę, ten, tak. O proszę, jaki kolarz. Tak? Będzie? Może no, być super. Tym razem mam kask, bo ostatnio jak jeździliśmy na kładzie, to jeździłem bez kasku, a teraz mamy kask, więc polecam wszystkim jeździć w kasku. Dla bezpieczeństwa. Jesteśmy już dosyć wysoko w górach. Słuchajcie, jest tutaj przepięknie, niesamowite. Jestem totalnie w szoku. To jest kolejne odkrycie. Polska, Karkonosze. To jest jakiś szok. Mają piękne lasy. Karkonoski Park Narodowy. Można jeździć tu na rowerach. Nie wszędzie, ale tu, gdzie my jesteśmy, akurat można. I zobaczcie, jakie skały. Jaka skała. No, mamy taki paluch wyrośnięty na środku lasu. Ja dużo wcześniej podróżowałem po Polsce, ani po górach, po lasach, więc przypomina mi to wszystko, co widzę tutaj w Finlandii. Bardzo, bardzo, bardzo mech, taki jest puszysty. Może nie jest tak bardzo jak w Finlandii, ale jest puszysty. Jest bardzo dużo szyszek, strumyczki. No jest niesamowicie. Cisza, spokój, tylko słychać szum wiatru, szum liści plus strumyk, który sobie tam gdzieś płynie. Bardzo pięknie. Polecam. Już. Totalnie. Zgubił buta, but do nurkowania. Taką ciekawostkę wam teraz sprzedam, że tutaj jest takie piękne jezioreczko malusieńkie, takie no, jezioreczko, taki po prostu zbiornik, gdzie jest woda. I tutaj morsują, normalnie w zimie przychodzą ludzie, my morsy i wchodzą do wody i morsują. No i jest podobno super. To co widzicie za mną to oczywiście jest tramwaj. To jest stary zabytkowy tramwaj, który tutaj jeździł. W 1898 roku władze Jeleniej Góry postanowiły połączyć
Jelenią Górę z górami, wybudowali normalnie tory kolejowe i tramwajowe. No i tutaj dojeżdżał tramwaj, aż do lat 60. W 60. latach zaczęły być modne autobusy i przeniesie się na autobusy, a ten tramwaj tu został tak na pamiątkę. Niewiarygodne, że w takich miejscowościach w górach kiedyś jeździły tramwaje. Przejdźmy właśnie teraz do Chybotka w Przysiece. To jest jakieś schronisko chyba, jakiś ośrodek. Tam jest restauracja, kawiarnia i bar i grill. Robimy teraz pit stopa, coś zjemy, wypijemy i jedziemy dalej. Jak na razie jest super, to jest niewiarygodne, jak łatwo się jeździ, jak przyjemnie się jeździ tymi rowerami. To jest, no kurde, nie wiem. Chyba sobie kupimy kiedyś takie rowery, bo to jest coś niesamowitego. Marzy nam się taki silniczek w tych naszych składaczkach. Jakbyśmy mieli silniczek w naszych składaczkach, to by w ogóle zmieniło całkowicie nasze podróżowanie. Wróciliśmy z powrotem do domu. Wycieczka była fenomenalna, fantastyczna, widoki niesamowite, więc wszystkim polecam wycieczkę na rowerach elektrycznych, bo to jest naprawdę niesamowita wolność. Możecie wjechać na taką górę, której normalnie byśmy nie wjechali i wcale się przy tym nie męczymy. Bardzo fajne i to jest też, to nie jest taki całkowicie elektryczny rower, więc też trzeba popedałować, więc jest trochę też aktywności fizycznej, więc bardzo polecam. Pogoda dzisiaj była fantastyczna, po prostu słoneczko świeciło, byliśmy na rybce przed chwileczką, także polecam wszystkim. Jeżeli chodzi o wynajęcie tych rowerów, to możecie to wszystko zrobić zdalnie. Wystarczy wejść na aplikację Wings i tam znajdziecie w okolicach Zielonej Góry pineskę i wszystkie namiary, jak się skontaktować z Tomkiem. Naprawdę polecam, bo jest to warte i jest fenomenalne. Jak się dzisiaj okazało, jesteśmy w Jelenie akurat w dobrym czasie, ponieważ jest tutaj festiwal teatrów ulicznych i w całym mieście przez cały weekend, piątek, sobota, niedziela, odbywają się przeróżne przedstawienia i teatry, i spektakle, gdzie... I teraz jesteśmy na rynku akurat i jest dość sporo ludzi i raz, dwa, cztery przedstawienia się tutaj odbywają, także postaram wam się pokazać co nieco. Skandynawia tutaj jest. Przecudownie, bardzo ładnie. Jeżeli ktoś z was jest miłośnikiem natury, potrzebuje przebywać na, bo ma takie pragnienie, bo przebywać na łonie natury w lasach, to tu jest po prostu idealnie. No ja jestem totalnie zakochany. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Także na zakończenie pobytu w Jeleniej Górze, na ukoronowanie tego cudownego weekendu, który tu spędziliśmy, jedziemy do Karpacza, do kościoła Bank.
zostawiliśmy auto na parkingu, tam za nami. Idziemy teraz do kościółka. Jeszcze tylko przypomnę, co to jest za kościół. Jest to najstarszy kościół drewniany w Polsce z 1842 roku, a ten kościół nie został wybudowany tutaj. On został przetransportowany, uwaga, z Norwegii. Z Norwegii, z miejscowości Vang. Vang przez V. W Polsce pisze się przez W, ale oryginalnie jest to miejscowość Vang. I co ciekawe, my już byliśmy w tym kościele w Norwegii i tutaj możecie sobie zobaczyć odcinek z tego, jak tam byliśmy, po prostu ten film z tego pobytu. I mnie to bardzo ciekawi, jak oni w 1840 roku przetransportowali z Norwegii do Karpacza w góry taką budowlę, bo w tych czasach byłoby to logistycznie bardzo trudne, a w tamtych czasach to według mnie no to jest totalnie bardzo trudna sprawa. Teraz to jest na terenie Polski, natomiast wcześniej to było na terenie Niemiec, dlatego stąd są tutaj niemieckie tablice, niemieckie nagrobki i tak dalej, bo kiedyś to były Niemcy, dla młodszej widowni tutaj taka informacja, natomiast teraz to jest Polska, jest to piękny kawałek Polski i strasznie się cieszę, że tu przyjechaliśmy. No teraz sobie po prostu popodziwiajcie, bo ten kościół jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, jak na tyle set lat, co ma, to jest tak zachowane.